Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To tak, nie podczas odwiedzin w domach, ale wirtualnie. Ksiądz parafii świętego Andrzeja Boboli w Lublinie wita się ze swoimi parafianami na kolędzie. Ta wirtualna kolęda jest miejscem, kiedy chcemy się z wami spotkać. Chcemy dzisiaj razem z wami wypraszać Boże błogosławieństwo na cały rok dla was, dla waszych rodzin, dla waszych bliskich. Chcemy w ten sposób mieć świadomość, że jesteśmy razem. Arcybiskup Gądecki w związku z trwającą epidemią koronawirusa wydał dekret, którym zakazał tradycyjnych kolędowych spotkań na terenie archidiecezji poznańskiej. To jednak nie oznaczało, że kolędy nie może być wcale, ale że powinna odbyć się w inny, przede wszystkim bezpieczny sposób. Dało to księżom pole do popisu w kwestii wymyślania sposobów, jak w tym roku zorganizować te kolędowe spotkania. Wirtualna kolęda jest tu na pewno oryginalnym pomysłem, ale nie jedynym. Ogłosiłem, że będę chodził normalnymi trasami kolędowymi, ale nie wchodzę do domów na posesję, jestem w maseczce, podobnie parafianie wychodzą przed swoje domy, zachowują dystans, modlimy się wspólnie, błogosławieństwo, rozmowa, uśmiechy i idę dalej. W parafii świętego Marcina w Granowie koło Stęszewa pojawił się z kolei pomysł na to, by przedstawiciele rodzin przyszli do kościoła na mszę. Ksiądz wtedy poświęci przyniesioną przez nich wodę, z którą wrócą do swoich rodzin. W ten sposób przekażą błogosławieństwo, wspólnie się pomodlą i tym razem to oni sami poświęcą swoje domy. Poproszę teraz księdza prałata, aby dokonał poświęcenia w moim domu, bo też mam kolędę dzięki temu, że tu jesteśmy, ale również, żeby teraz każdy z was w waszych domach, głowa rodziny wzięła kropidło, i żeby poświęciła pokoje, w których jesteście. Poznaniacy, z którymi dziś rozmawialiśmy, przyznawali, że czują stratę z powodu tego, że nie ma tradycyjnych kolęd, jednak okazywali także duże zrozumienie dla obecnej sytuacji. Znaczy, dla mnie tak, zawsze można sobie z księdzem porozmawiać o problemach parafii, o swoich problemach. No jednak to jest inaczej, nie? Nie ma tego kontaktu bezpośredniego z księdzem, no ale no... Musimy sobie jakoś z tym poradzić. Na pewno jest przykro. Znaczy ja bym wolała, żeby było normalnie, żeby kolenda też była normalna. No ale jak tak jak tyle co się zorientowałam, to widzę, że księża w parafiach różnie wychodzą z taką propozycją dla parafian, no żeby to jednak jakoś tradycję zachować. Ksiądz Radek Rakowski z parafii pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki w Poznaniu na naszej antenie mówił o tym, jak w tych trudnych czasach pandemii czuć jedność, nawet wtedy, kiedy jesteśmy z dala od siebie. Jeśli ja nie mogę odwiedzić moich bliźnich, moich parafian teraz właśnie podczas tej wizyty kolędowej, to i tak jesteśmy w jedności wtedy, kiedy razem się modlimy, wtedy, kiedy razem odmawiamy Ojcze Nasz, kiedy myślimy o sobie z miłością. Jezusa narodzonego wszyscy witajmy, jemu po kolędzie... Paula Borowska, Puls Dnia.